Cześć. Startujemy dalej z naprawą Radmora 5102. Patrzmy na miernik, który reprezentuje nam poziom napięcia wyjściowego z programatora na głowicę i pozostałe układy. W poprzednim odcinku szczegółowo omawiałem, gdzie to napięcie jeszcze idzie i co się z nim po drodze ewentualnie może dziać. Jak widać, teraz za każdym razem napięcie 25 V pojawia się niezależnie od tego, jak długą zwłokę czasową zastosuję, i wygląda na to, że temat został ogarnięty, mówiąc takim prostym językiem. Więc teraz tak na szybko dla tych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, a chcieliby wiedzieć, jaki był problem tutaj? Podczas strojenia, przestrajania głowicy wiadomo, że stroimy dla 3 V 87,5 MHz, dla 25 108 MHz. No i tutaj miałem dziwny przypadek polegający na tym, że 3 V było bardzo ładne i stabilne, natomiast z 25 V coś działo się dziwnego, to znaczy czasami przy włączeniu był efekt, że napięcie było 25,0 coś tam, a czasami po włączeniu było 23 tam i 6 czy 7, już w tej chwili nie pamiętam. I zachowywało się to bardzo dziwnie, niestabilnie, w związku z czym nie mogłem w sposób prawidłowy przestroić głowicy. Ona została tylko bardzo, bardzo wstępnie, że tak powiem, przestrojona, działa. Za chwilę będę przestrajał ją znowu od początku, krok po kroku, bo już wszystko działa stabilnie i dobrze. Więc wydawało się pierwotnie, że skoro z programatora wychodzą napięcia 3,25 i strojenia zawierające się między 3 a 25, to wydawałoby się, że problem będzie leżał w programatorze i taki był mój pierwszy trop. W związku z czym przemierzyliśmy wszystkie napięcia, które wchodzą na programator, które on przełącza przez dzielniki, które wychodzą z dzielników, i doszliśmy tutaj do układu z dwoma tranzystorami. Już teraz mogę sobie to, że tak powiem, zawęzić. Może w ten sposób jakoś zrobimy, żeby było widać. Podejrzenie było, że być może tutaj coś się złego dzieje, być może to jest ten kondensator. Natomiast ponieważ już mi było szkoda czasu na wykonywanie znowu pomiarów krok po kroku, przylutowywanie się miernikami w poszczególne punkty, więc poszedłem na skróty i zacząłem przełączać napięcia a to na tor FM, a to na tor AM, i okazało się, że bez względu na to, czy przełącznik jest w pozycji na tor FM czy na tor AM, to te napięcia tak samo wariują. W związku z czym nie pozostało nic innego, jak przyjrzeć się tylko dalszej części układu. Dalsza część układu to jest wskaźnik częstotliwości. Może tutaj tak zrobimy, żeby zobaczę, gdzie ostrość jest. Ostrość powinna być tu. Ok, więc może coś będzie widać. No i tutaj podczas badania tego układu, czyli to jest ten układ, okazało się, że w momencie, kiedy dotykam rezystora R1407, jeśli dobrze pamiętam, to nagle te napięcia wskakiwały i były takie, jakie powinny być. No w związku z czym padło podejrzenie, że to jest ten rezystor. Ja ten rezystor wymieniłem i zdecydowanie się poprawiło, już praktycznie 100 na 100 wskakiwało to napięcie. Ale ponieważ nie do końca byłem przekonany, że to może być jedyna przyczyna, więc wyczyściłem te potencjometry od regulacji dolnej i górnej wartości, jeśli chodzi o miernik częstotliwości. No i przy okazji też wymieniłem dwa kondensatory. Ten kondensator, który tutaj jest przy napięciu 40 V i ten, który jest tutaj podłączony do bazy. No niestety wymieniłem je głównie dlatego, że chciałem je wylutować, żeby sprawdzić. No i okazało się, że zapomniałem, że te kondensatory bardzo nie lubią gorąca. To znaczy w momencie, kiedy grzałem nóżkę i próbowałem go wyciągnąć, on się po prostu rozpadł. Więc chcąc nie chcąc wymieniłem te dwa kondensatory i jeszcze oprócz tego ten tranzystor BC147 został wymieniony na zamiennik, i od tego momentu, po wymianie rezystora, dwóch kondensatorów i tranzystora, układ startuje 100 na 100. Zobaczmy, zrobimy sobie ostrość, wyłączymy.
Poczekamy, aż się wszystkie napięcia rozładują. Powiedzmy, że wystarczy. Wskakuje 25 za każdym razem. Przy okazji podziękuję oczywiście Wam jako widzom. Kilka osób się do mnie odezwało, pisząc, jakie miały problemy i co obstawiają. Między innymi jeden z widzów zaproponował mi, żebym od razu wymienił kondensatory stałe w programatorze. Na co ja odpisałem, że zawsze staram się znaleźć ten jeden konkretny element, który jest uszkodzony, bądź ewentualnie grupę kilku elementów, po to, żeby wymienić i zamknąć temat. Czasami jest tak, szczególnie w momencie, kiedy ktoś zawodowo zajmuje się elektroniką, automatyką i urządzeniami, które są bardzo skomplikowane i na przykład demontaż jakiegoś podzespołu trwa kilka godzin, wówczas nie wymienia się tylko jednego elementu, tylko stara się, że tak powiem, jeśli nie ma pewności co do stuprocentowej, co do jakiegoś tam konkretnego elementu, więc zazwyczaj wymienia się wszystkie elementy w konkretnym obszarze po to, żeby żmudny proces montażu, demontażu ponowny, żeby miał po prostu sens, tym bardziej, że jeśli elementy kosztują tam kilkanaście groszy, czy kilkadziesiąt groszy, czy nawet kilka złotych, a robocza godzina jest droga, więc zazwyczaj się, przynajmniej w tych pracach, w których ja pracowałem, jeśli naprawia się urządzenie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to nikt nie wnika, czy trzeba dwa kondensatory więcej wymienić i jeden tranzystor, czy nie. Zresztą tak jak popatrzycie na różne tak zwane kity naprawcze, bo pojawiają się kity naprawcze do na przykład pralek, lodówek i tak dalej, to jeśli pada tranzystor X, to należy wymienić w jego sterowaniu element taki, taki i taki i wtedy jest pewność, że tak jakby za jednym zamachem też skutek jest i przyczyna zamknięte. Więc tu w tym przypadku, tak jak mówię, ten tranzystor wymieniłem, bo doszedłem do wniosku, że już nie będę więcej się pochylał nad tym tematem. Te dwa kondensatory, dlatego że rozwaliły mi się przy wylutowywaniu. Powiem Wam szczerze, nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Ja ciągle zapominam, że te kondensatory są takie, jakie są i trzeba uważać. Więc niestety, jak to się mówi, nie uczę się na własnych błędach. No i od tego momentu, że tak powiem, moje ulubione słowo, że tak powiem, nie jest to eleganckie sformułowanie, ale nie wiem dlaczego, ale je stosuję. Więc widzimy, że za każdym razem to napięcie 25 V się pojawia. No i na tą chwilę wygląda na to, że temat usterki, jeśli chodzi o pojawianie się bądź nie pojawianie tego napięcia 25 V, jest zamknięty. Czyli dalej czeka mnie żmudna i metodyczna praca nad ogarnięciem dalej tego radmora. Może teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Pewnie się kilka osób dziwiło, dlaczego wcześniej nie było podświetlania wszystkich wskaźników. Ano dlatego, że jakby nie było moim priorytetem od razu wymiana wszystkich żarówek, bo to robię, że tak powiem, w etapie późniejszym. Natomiast teraz już wszystkie żarówki są wymienione na nowe, bo z pięciu tylko jedna się ostała, reszta była spalona i póki co, że tak powiem, programator jest rozebrany, wyczyszczony i działa całkiem przyzwoicie. Jeszcze go będę testował każdy stroik osobno dla różnych napięć, a już nawet widać, że odbiera nam jakąś stację, dioda stereo się zapaliła, więc przechodzę do dalszego etapu naprawy tego radmora, czyli zestrajanie już poszczególnych bloków, zasilacz już był ustawiony, prądy spoczynkowe ustawione, bo to od tego zawsze zaczynam. Napięcia programatora też już były ustawione, więc teraz zostaje mi dokończyć przystrajanie głowicy, zestroić blok automatyki, blok płytki pośredniej częstotliwości oczywiście, no i stereodekoder. I w tym momencie, że tak powiem, znowu moje ulubione słowo, będę no powoli kończył. Jeszcze zostało tylko pozabezpieczać lakierem płytki. Potem sprzęt zostanie wygrzany przez kilka dni, o ile nie kilka tygodni, więc właściciela oczywiście przepraszam, że to aż tak długo trwa, ale tak jak pewnie zauważyliście na moich filmach, ja staram się sprzęty, aby wychodziły z moich rąk w takim stanie, w jakim ja bym chciał otrzymać. Tak? Nie robię nic na skróty.
podchodzę do tego, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo poważnie. I dotąd sprzęt u mnie, że tak powiem, spędza czas, aż jestem zadowolony prawie w 100%, bo tak jak mówiłem, nie ma radmurów idealnych i tak jest. I każdemu, kto twierdzi, że ma idealnego radmora, ja mogę bardzo szybko sprowadzić na ziemię. Więc jak to się mówi, robim co możemy, żeby to było idealne na tyle, na ile się da. Żmudna, żmudna praca. Przy okazji słowo do właściciela, chwila cierpliwości. Będzie jeszcze chyba Merkury od właściciela tego radmora i to już będzie w następnych odcinkach. I czeka mnie jeszcze Kenwood, wreszcie coś z zachodnich rzeczy, który już częściowo został, że tak powiem, przeglądnięty, ale nie, jeszcze nie miałem czasu, żeby filmy wrzucić na YouTube'a, więc myślę, że następny odcinek to będzie już Kenwood. Ten radmor będzie po zestrojeniu sobie się spokojnie wygrzewał, a będę, że tak powiem, kontynuował naprawę Kenwooda. Także to wszystko na tą chwilę z tego nietypowego uszkodzenia. Myślę, że to już jest ostatni odcinek. Prawdopodobnie ostatni odcinek z tym radmorem będzie już w momencie, kiedy on będzie cały złożony i pokażę efekt końcowy, aczkolwiek myślę, że wiecie, jak ten efekt końcowy moich prac wygląda, więc dla większości z Was pewnie nic odkrywczego i nic ciekawego nie będzie, bo po prostu zademonstruję, że działa i tyle. Także dla tych, którzy cierpliwie czekali, wreszcie rozwiązanie zagadki, cóż to było powodem. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo ciekawa usterka, nigdy takiej nie miałem, trochę się zeszło zanim ją namierzyłem, ale tak jak widzicie, krok po kroku, dużo pomiarów, trochę logicznego myślenia, nie wymienianie elementów na tak zwaną pałę, tylko metodycznie zbliżając się do celu i wymieniając dosłownie tylko kilka elementów, które są najbardziej podejrzane. I na koniec włączymy radmora i zobaczymy, czy nic się nie zmieniło. Mam taką nadzieję, że się nie zmieniło. I jak widać, 25 V wskoczyło. To tyle. Nie zawracam głowy. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.